Siemanko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w bonusowym odcinku z Crasha Team Racing Nitro Fueled. Tak jest, dzisiaj będziemy sobie grali w poziom Spyro Circuit, bo tak jak obiecałem, co miesiąc będą takie odcinki, w zasadzie to będzie dokładnie jeden odcinek z każdego Grand Prixa, gdzie będziemy przechodzili CTR Challenge i Relikt na trzech poziomach trudności. Trzema, bądź też i nie wiem, czterema różnymi postaciami, bo w przypadku Spyro mamy trzy, ale nie wiadomo jak będzie w przyszłym Grand Prixie, więc bez zbędnego przedłużania rozpoczniemy sobie gierkę. Tak jak widzicie, nie bez powodu, że tak powiem, zacząłem przed włączeniem gry, ponieważ chciałem wam pokazać ten title screen, który jest moim zdaniem fajnym smaczkiem. Ale dobra, jak widzicie, tutaj jestem blisko osiągnięcia Gold Tiera, no bo na dobrą sprawę mam prawie 35 tysięcy punktów, więc coraz bliżej jestem, a do końca Grand Prix zostało tylko 19 dni i to trochę pokazuje, że za bardzo maniaczę w tego CTR-a, bo za dużo punktów zdobywam. No cóż, takie jest życie. Ale dobra, nie to jest, że tak powiem, dzisiejszym tematem. Dzisiejszym tematem jest to i to. Ale na początku to. Oczywiście wybieramy sobie trasę na easy. I mamy tutaj już przygotowany pojazd. Ponieważ tak, uwaga, teraz co chcę wam przekazać. Jest to bonusowy odcinek, więc tradycją takich bonusowych odcinków będziemy przechodzili tą jedną trasę, która pojawia się co Grand Prix na trzech różnych poziomach trudności, tak? I teraz tak, możecie mnie hejtować, możecie mnie nie zhejtować, możecie w ogóle cokolwiek chcecie, ale teraz postanowiłem zrobić coś takiego. Więc, ponieważ mamy trzy różne postacie i te trzy różne postacie mają trzy różne atrybuty, mianowicie na przykład Spyro ma maksymalny speed, ale akcelerację ma już taką średnią i wiadomo o co chodzi, nie? Gnasty ma z kolei słaby speed, ale ma lepszą akcelerację i zwrotność lepszą. A z kolei Hunter ma wszystkiego porówno. Więc tak, jako że easy to jest easy, no to myślę, że Spyro będzie tutaj dobry, żeby zagrać sobie nim. Huntera zostawimy sobie na hard, bo ma wszystko praktycznie zarąbiście zrobione, a Gnastiego sobie zostawimy na medium i myślę, że to nie będzie głupi pomysł. A więc dobra, wybieramy sobie postać, w tym wypadku Spyro, i rozpoczynamy wyścig. Mamy tutaj prezentację wyścigu. Bardzo epicko się prezentuje ta trasa, nie powiem, że nie. I wielkie drzwi, które się przed nami otwierają. O, i mam znaczek TNT tutaj. Nawet nie zauważyłem. Więc ta, Spyro Circuit. Co ja mogę w ogóle powiedzieć na temat tej trasy? Powiem tak. Jest to moim zdaniem bardzo dobra trasa. Naprawdę nic dodać, nic ująć. Bardzo mi się ona podoba, jest ona przyjemna. Jedyny minus tej trasy jest taki, że nie ma ona żadnego skrótu, no bo no trochę to jest słabe, że mamy trasę bez skrótu, biorąc pod uwagę, że dużo jest tras, które mają jakiekolwiek skróty. Mystery Caves nawet ma mini skrócik, a ta trasa żadnego nie ma i to jest troszeczkę przykre jak dla mnie. No i oczywiście to, że dużo osób ma trochę lekki ból tyłka, że wiecie, bo Spyro jest taką serią, która jest nastawiona na eksplorowanie, co nie? Że chodzi się po tych planszach i się eksploruje. A na przykład mamy takie coś.
Że nie możemy sobie wyjechać poza trasę i Jezu, nie możemy sobie eksplorować. Zacznijmy od tego, że to jest wyścigówka i tutaj wszelka taka eksploracja, wiadomo, że zawsze kończy się tym, że cię Sparks będzie tutaj ratował. A mówiąc o Sparksie, jest to trasa, w której wszystkie maski Aku Aku, w ogóle wszystkie maski pokroju, wiecie, Aku Aku, Uka Uka czy Velo zostały wyłączone i jedynymi maskami, a raczej jedyną maską, która jest tutaj, to jest Sparks. A może raczej nie maską, a taką ochroną, o ile mogę to dobrze tak, że tak powiem, skomentować. Jak słyszycie w tle, a na pewno słyszycie, soundtrack z tego poziomu to jest remix Mushroom Speedway ze Spyro 3. I tak, powiem wam szczerze, że szkoda, że nie zrobili tutaj czegoś takiego, że soundtrack taki w stylu Spyro. Że rozumiem, że tutaj chodziło o to, że hej, tak za dużo słowa, że w jednym zdaniu, ale spoko. Chodziło tutaj na pewno o to, że żeby tak w pewien sposób taki klimat Spyro przywrócić. Ja to naprawdę jak najbardziej kumam, ale szkoda, że nie zrobili soundtracku takiego w stylu Spyro. Nie mówię, że takiego kropka w kropkę jak Spyro, bo tak szczerze, gdy się słucha tego Mushroom Speedway, to się ma praktycznie wrażenie, że to jest kropka w kropkę jedno i to samo, a przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że to jest kropka w kropkę jedno i to samo. Dzięki Spyro, żeś mi wszedł w zdanie. Wola Boga, ile punktów! Ja pierniczę! Dobra. Myślę, że możemy sobie change charakter i opowiem wam dalej, co nieco. A więc teraz tak, zmieniamy postać i zmieniamy sobie na zielonego Huntera, bo... A nie, tfu, nie na zielonego Huntera, tylko przepraszam, na Purple Gnastiego Gnorka, ponieważ Purple Gnasty Gnork to jest jedyny skin, jakiego mam dla Gnastiego. Tak, dla Gnastiego, sorry. I auto, którym sobie polecimy, to będzie Spyro Mobile. Damy mu ogień, o, super. I teraz damy taki kolor felg. I myślę, że zmienimy kolor na taki, o. A może nie? A może taki? W ogóle zobaczymy, czy jest fioletowy kolor felg. A jest. No to tak, tak sobie zrobimy autko. I teraz zmienimy sobie na medium. I to samo, co było wcześniej. Lecimy z koksem. No, prezentację wyścigu już sobie skipniemy, ponieważ już to widzieliśmy. I teraz lecimy Gnastym Gnorkiem. Ale dobra, co jeszcze się pewnie wam rzuciło w oczy, bo też mówię do osób, które sobie moje filmiki w tle puszczają, bo też takowe są, bo nie chcę im się czasami oglądać. Więc teraz tak. Co możemy tutaj zobaczyć za zmiany? Przede wszystkim to, że skrzynki nie są już w takim stylu crashowym, w sensie takim pudełkowym stylu, tylko zamiast tutaj skrzynek mamy teraz takie skarby. W sensie skrzynkę ze skarbem. I mamy tutaj skrzynki z wystającymi fioletowymi klejnotami. Więc fioletowe klejnoty, jak widzicie, i ogólnie klejnoty zastępują nam owoce Wumpa. Fioletowe to dają nam razy 10, czerwone razy 1, zielone razy 2, niebieskie razy 5. Myślę, że to jest jak najbardziej zrozumiałe i myślę, że kumacie, o co chodzi. No i cóż. O maskach wam wspominałem, że już nie ma tutaj żadnych masek poza Sparksem, więc nie możemy tutaj użyć ani Aku Aku, ani Uka Uka, po prostu mamy tutaj Sparksa i tyle. O skrzynkach wam w ogóle wspominałem, a w ogóle ten motyw, jaki, przez który teraz przejeżdżamy, nie? Ogólnie, co jest zabawne, to to, że jak widzicie, mamy tutaj takie, powiedzmy, o, takie przejście, nie? I tutaj mamy, że o, ściana się zablokuje. Otóż jest to nawiązanie, znaczy no dobra, może nie nawiązanie, ale coś takiego, taki myk ogólnie zrobili też w Nitrokarcie, w poziomie Hyperspaceway. I to jest dosłownie takie, wiecie, przejście pomiędzy portalami, to coś takiego właśnie tutaj też występuje. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem, więc w ramach takiego mojego pokręconego tłumaczenia wytłumaczę to na spokojnie jeszcze raz. Więc w tym poziomie mamy takie przejścia przez portale, co nie? No i te przejścia...
Kurde! Mamy tutaj właśnie portal i widzicie to coś takiego. Więc myślę, że możemy sobie skipnąć i rozpoczynamy wyścig. I teraz tak, mogliście zauważyć, chociaż są osoby, które na takie rzeczy mogą nie zwracać uwagi, że tutaj nie mamy owoców Umpa, ponieważ owoce Umpa zostały zastąpione klejnotami ze Spyro, co jest raczej oczywiste. Skrzynki z Umpasami zostały zastąpione skrzynkami skarbowymi, a raczej skrzynią ze skarbem, w którym są klejnoty razy 10, ponieważ są one koloru fioletowego, bo nie mamy tutaj już koloru żółtego, bo wiecie, w serii Spyro to kolor żółty stanowił razy 10 klejnotów i każdy klejnot odpowiada tak jak zresztą w Spyro, odpowiada wiecie, danej ilości, czyli przykładowo mamy czerwony klejnot, który jest razy 1, nie? Czyli kiedy zdobędziecie, to macie jeden klejnot. I kiedy zdobędziecie drugi taki czerwony, to macie dalej jeden, ale już całościowo sumując macie dwa, nie? Zielony to tam daje wam razy 2, czyli gdybyście dwa razy takie zielone zdobyli, to macie już 4 klejnoty. A niebieski to jak zwykle dawał wam razy 5. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem, bo staram się jak mogę i... no. Ponadto jak widzicie mamy tutaj takie przejście, że no po prostu mamy tutaj powiedzmy taki portal i przez niego przeskakujemy, jesteśmy w dalszej części poziomu. Takie coś też jest w poziomie Hyperspace, ale myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, bo ci co grali w Crash'a Nitro Kart to będą wiedzieli o co chodzi. O maskach wam już wspominałem, że Sparks tak naprawdę jest jedyną maską w tym poziomie, bo pozostałe maski są zablokowane, w sensie tam Uka Uka, Aku Aku, tylko jedyna maska jaka jest tutaj dostępna to jest Sparks. O ile go można maską nazwać, chociaż ja go nie nazywam maską, ale po prostu bardziej taką tarczą, no bo nigdzie się indziej nie pojawia poza wyścigach, bo tak szczerze to gdy sobie wybierzemy przykładowo jakąś z postaci w Adventure Mode ze Spyro, no to dalej będziemy mieli Aku Aku tudzież Uka Uka, bo zależy kim gramy, bo Gnasty to na pewno będzie reprezentowany przez Uka Ukę. No i w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki. No bo ta muzyka, która teraz leci w tle, to tak jak już wspomniałem, to jest Mushroom Speedway, a raczej remake. Znaczy tfu, remix. Remix Mushroom Speedway. Chociaż dla mnie to mówię, cały czas przypomina ten, jakby to była zżynka. I mamy tutaj takie oto skrzynki z dynamitem. To są skrzynki, które nam zastępują w tym poziomie Nitro i TNT. Więc radzę wam uważać, a w zasadzie to bardziej Nitro, no bo jak na nie najeżdżamy, to od razu wybuchają. No ale wiecie o co chodzi. Okej, continue. I teraz zmieniamy postać i poziom trudności. Pora na Huntera. Dajemy sobie zielonego Huntera, ponieważ lubię bardzo ten skin. Nie wiem czemu. I teraz Gnasty Ride. I tak, wiem, że nie jest to podpasowane pod postacie, no bo wiecie, Gnasty Ride to powinno się jechać Gnastym Gnorkiem. Spyro Mobile, no to Spyro, a Dragonfly to ewentualnie Hunter. No ale ja tak zrobiłem i już. I każdy może w inny sposób to zrobić. Nikomu nie każe robić tak jak ja. I tutaj myślę, że damy sobie... Lightning. Taka postać z totalnej porażki. No i dobra, i co tu jeszcze możemy dać? Stickers może damy inny. Chociaż i tak to będzie średnio widoczne, biorąc pod uwagę, że... widzicie jak to jest rozmieszczone. No ale dobra, powiedzmy, że zrobimy coś takiego i zmieniamy na hard. Teraz lecimy z koksem na hardzie. I dobra, tutaj skipujemy sobie. I teraz zium, 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 lecimy do przodu. Więc teraz zbieranie CTR-ów będzie na hardzie i zobaczymy jak teraz mi pójdzie. O, i mamy tutaj oczywiście już Sparksika, który do nas przyleciał.
A czy którego użyliśmy, no ale pojawił się w skrzynce, więc powiedzmy, że przyleciał do nas. Co mi się jeszcze podoba, jeżeli chodzi o ten poziom? No generalnie podoba mi się to, że mamy tutaj tych czarodziejów ze Spyro 1. Chociaż szczerze wam powiem, jeżeli chodzi o Spyro Circuit, to jest jedna taka dla mnie wada trochę tego poziomu. A mianowicie to, że za dużo jest referencji do Spyro 1, tak szczerze. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że nie lubię Spyro 1, bo przecież ostatnio robiłem Let's Play ze Spyro 1 i sam mówiłem, że bardzo lubię do Spyro 1 wracać, ale częściej wracam do Spyro 2, mimo co. Tak tutaj uważam, że do Spyro 2 czy do Spyro 3, poza muzyką oczywiście, bo poza muzyką do Spyro 3 to nie ma żadnej praktycznie prawie że referencji. To tak szczerze, Spyro 3 został chyba najbardziej pokrzywdzony, jeżeli chodzi o Spyrowy Grand Prix. No bo chociażby ze Spyro 2 mamy Huntera, no to już jest coś. I w zasadzie to chyba tyle, co jest ze Spyro 2. Mówię, to nie jest tak, że mi to przeszkadza aż tak bardzo, że o Jezu, Spyro 1 zsie czy coś. Nie, ja tak nigdy nie powiedziałem i raczej nigdy nie powiem, bo bardzo lubię Spyro 1, ale tak szczerze, gdyby tutaj w tym poziomie było porówno na przykład, że trochę elementów ze Spyro 1, trochę elementów ze Spyro 2, trochę elementów ze Spyro 3, to szczerze bym się nie obraził. Tak bardzo, bardzo, bardzo mocno szczerze. Bo jak dla mnie, no to zobaczcie, to jest praktycznie remix Artisan z tym Magic Crafters. I dokładnie z bodajże poziomem, teraz kurde nie mogę przypomnieć sobie tej nazwy. Mam ją na końcu języka, ale ten poziom Wizard Peak się nazywał. O właśnie, Wizard Peak razy, albo po prostu to jest remix Wizard Peak z Artisans i tyle. I niestety przegrałem. Przegrałem i to jest przykre. Szkoda. Ale powtórzymy sobie od razu ten wyścig. Jest! Udało się, moi drodzy! Udało się! Jest! Jest! Udało się! Wygraliśmy to! Jesteśmy pierwsi! Hurra! Pewnie nie wiecie, dlaczego ja się tak cieszę. Otóż dlatego, że ja ten wyścig przychodziłem pieprzone 15 minut. Albo 20. Dobra. Wyłazimy stąd. Teraz lecimy na Relict Race. Dobra, teraz skupiamy się na Relict Race. I w sumie bez zbędnego przedłużenia lecimy na hardzie. I lecimy sobie Hunterem. Tak jak to było. A co? Oczywiście jak najbardziej oglądamy sobie prezentację teraz poziomu, jak mniej więcej, gdzie tutaj są porozstawiane skrzynki z czasówkami. No i lecimy sobie. Oczywiście jak najlepszy wynik, ponieważ relikta platynowa. Minuta 13. Jak najbardziej, tak. O kurde, ale zwaliłem, dobra. Jako że widzieliśmy już prezentację poziomu, to tutaj sobie już skipnę. I jeszcze raz, rozpoczynamy. Mamy 55 skrzynek do zebrania. I taką zauważyłem jedną rzecz, że każda nowa trasa w CTR-ze zawsze musi mieć te 55 skrzynek. Tak zauważyłem. No bo co, Retro Stadium ma 55, z tego co wiem. Prehistoric Playground, Twilight Tour i ta trasa. Takie trochę dziwne, że wszystkie te trasy mają po 55 skrzynek. Nie wiem, czy to dlatego, że twórcy bardzo lubią liczby 55, czy o co chodzi. Ktoś wie w ogóle? Niech mi napisze w komentarzu, dlaczego tak się stało. Dlaczego tak twórcy uczynili. Ale jeśli chodzi o Spyro Circuit, to jest fajną trasą, jeżeli chodzi o czasówkę. Nie robiłem jeszcze tutaj, co prawda, time triali. W sensie takich time trialis z duchem Entropiego czy Oxide'a. Ale muszę przyznać, że jako tako jest fajnym poziomem, jeżeli chodzi o relikty. Bardzo lubię ten poziom.
Jestem ciekaw, czy mi się tutaj uda jak najlepszy wynik osiągnąć. No niby mamy 14 sekund i 18 setnych sekundy i drugie okrążenie, no ale nie dajmy się zwariować, tam jeszcze mam skrzynki do zebrania. Może się uda, nie mówię, że nie. Ale też nie zaprzeczam, że może się nie udać. Chciałbym wszystkie skrzynki zebrać, ale nie wiem, czy to będzie możliwe na chwilę obecną. I tak, zanim ktokolwiek mi powie, tak, zauważyłem tych czarodziei, tych kamienne, te kamienne smoki i te owieczki, co tam sobie biegają. Spokojnie, to, że ja o tym nie wspominam, że to jest, nie oznacza, że tego nie widzę. Dobra, może się uda. Chociaż wątpię w to, no ale... Wiara czyni cuda, jak to mawiają. I nie wiem, kto to tak mówi, ale no... Słyszałem, że tak ludzie mawiają, że wiara czyni cuda, więc... Może jak uwierzę, to się uda. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo jest póki co dobrze. Jeszcze jedna skrzynka nam brakuje. Jak najbardziej się tak. Jak najbardziej się udało. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej się tak, ale to... Też można powiedzieć, że wymyśliłem słowo. No i świetnie, to teraz jeszcze tylko na medium i na easy przejść, bo na hardzie już mamy zaliczone. Dziękuję za uwagę. Teraz sobie zagramy Gnastim i zmieniamy na karta, który był wcześniej. A teraz damy sobie takie kolorki, a co? Co się będziemy, kurde, ograniczać? I teraz medium. I jazda na medium, nie na easy. Chciałem powiedzieć ready, a nie wiem czemu... Chciałem powiedzieć ready, a nie wiem czemu chciałem powiedzieć przez chwilę easy. Lel. To już widzieliśmy sobie. I jadziemy z koksem. Znowu minuta 13. Myślałem, że co każdy poziom trudności będzie się trochę czas zmieniał, no ale... Sądzę, że co każdy poziom trudności będzie po prostu coraz łatwiej w tym wypadku. No ale mówię... Jakbyście się pytali, co ciekawego u mnie, no to aktualnie sobie jestem wyspany, bo wróciłem, znaczy no wróciłem, to ciężko powiedzieć, nazwać w sumie powrotem, bo wróciłem wczoraj, ale... czy dzisiaj w nocy, w sensie, że na przykład jak jest północ, to liczymy, że wróciłem dzisiaj, czy liczymy, że jutro? No to powiedzmy, że jutro, jutro, wczoraj. Widzicie, już sam się plączę w tym, co chcę powiedzieć. Do rzeczy. Wróciłem sobie z roboty koło godziny pierwszej i popczałem sobie parę rzeczy na tablecie przed snem, bo mam czasami tak, że gdy jestem za bardzo zapracowany, no to nie chce mi się aż tak bardzo iść spać od razu i sobie tak do drugiej siedziałem i różne pierdoły na necie oglądałem. I tak w sumie patrzę, że dzisiaj już jest 10 września, kiedy ja to nagrywam. I w sumie tak myślę, że jest szansa, że się z tym wszystkim, co zaplanowałem, wyrobię. Ale to jest taka mała szansa. Znaczy mała. Nie chodzi o to, że ja w to nie wierzę, ale jednak mam z tyłu głowy, że może coś później pomyśli. Chociaż Crash the Wrath of Cortex tak plus minus będzie trwał z 5 odcinków, bo tutaj mowa teraz o seriach, które zacznę, które mają zamknąć oczywiście ten cały maraton wiosna-lato z pomidorem, o którym już wspominałem na społeczności. Więc tak, Entrance będzie trwał 2 odcinki, The Wrath of Cortex prawdopodobnie koło 4 lub 5. I teraz Spyro, który już został wczoraj zakończony przeze mnie, no i Ratchet i Clank, którego odcinki też dzisiaj wleciały 2. No powiem szczerze, że
mam cichą nadzieję, że z tym wszystkim się wyrobię, ponieważ od października już wracam do takiej regularności, że tylko jeden film dziennie będzie. No bo stwierdziłem, że mogę was tak trochę rozpieścić, jeżeli chodzi o wrzucanie filmów, że tam dwa odcinki dziennie przez cały wrzesień. Znaczy wiadomo, tam od... Ja to chyba wrzucam bardzo od maja albo coś takiego, nie? Od maja albo czerwca właśnie dwa odcinki dziennie wrzucam. I myślę, że tak właśnie do końca września mogę tak was rozpieścić, ponieważ od października... No, wiadomo, nie każdy będzie miał czas oglądać dwa odcinki dziennie, więc sądzę, że... I dla mojej wygody, i dla waszej będę po prostu wrzucał jeden odcinek dziennie. I to będzie zawsze z rana o 10, żebyście mieli możliwość wieczorem obejrzenia sobie. I dlaczego w takim bądź razie nie zrobiłem tego od września? Dlaczego takie radykalne kroki nastawiam na październik? Ponieważ bądźmy sobie szczerzy, ale no... Wrzesień nie jest aż takim wymagającym miesiącem, jeżeli chodzi o szkołę. Bardziej szkoła zaczyna się rozkręcać od października, przynajmniej w moim przypadku, jak ja chodziłem do gimnazjum, podstawówki i technikum, to tak było, że szkoła dopiero co rozkręcała się od października, bo wrzesień to był bardzo taki mocno lajtowy miesiąc, bo nic takiego się mocnego nie działo przez wrzesień. No tam poza paroma kartkówkami, sprawdzianami, no ale proszę was, na kartkówkę i sprawian to można się nauczyć, nie wiem, parę godzin maksymalnie. I to nie trzeba nad tym nie wiadomo jak długo siedzieć. I widzę, że już to zwaliłem, więc chyba będziemy się widzieli pod koniec tego Relic Race'a. I okej, mamy to! Minuta 5 i 38 setnych sekundy! I to jest póki co mój najlepszy wynik, jeżeli chodzi o relikty tutaj. Okej, więc mamy medium zaliczone na platynkę, hard też na platynkę, więc nadszedł czas na easy mode. I nadszedł czas na powrót naszego smoczka. Oczywiście ustawiam na easy. I co? Ready! Ready, steady, go! To już widzieliśmy. No i teraz lecimy sobie Spyro. I tutaj mamy minutę 23, więc... zupełnie inny czas niż wcześniej. I tutaj zwaliłem trochę sprawę. Bo jak pamiętacie, wcześniej mieliśmy przecież minutę 13. A teraz mamy minutę 23? O kurde. Więc widzicie, na easy mamy dodatkowe 10 sekund. Nice. Ale mówię, jeżeli mam być teraz taki całkiem z wami szczery, no to podsumowując, jeżeli chodzi o Spyro Circuit albo Spyro Circuit, jak chcemy sobie nazwać ten poziom. Szczerze wam powiem, poziom jest naprawdę fajny. Tylko, tak jak już wspomniałem, za dużo jest referencji do Spyro 1. I to czuć po prostu, że za dużo jakby Spyro 1, a mało takiego Spyro 2 i mało Spyro 3, jeżeli chodzi ogólnie o ten cały poziom i mówiąc o tym Grand Prixie, wiecie, Spyro and Friends. Ale mogę powiedzieć tu i teraz, że Spyro and Friends jest 100 razy lepszym Grand Prixem niż sezon drugi, który miał miejsce, czyli Back in Time. Mimo że Back in Time zły nie był, to było trochę rzeczy, które mi się nie podobało w Back in Time. Znaczy na początku zapowiadały się fajnie, ale wiecie, z czasem jak człowiek to zobaczył, to mówi sobie: kurde, mogli to lepiej zrobić. Jestem ciekaw, jak wypadnie Grand Prix numer 4, bo jeżeli sezon czwarty wypadnie tak samo jak sezon drugi w moim odczuciu, no to w takim bocie będę miał o tyle takiego pecha, że no co drugi Grand Prix będzie słaby, że tak powiem, albo będzie średni. Ale nie chcę się aż tak bardzo nastawiać, bo mówię, nie wiem co będzie w sezonie czwartym. Może się okazać, że sezon czwarty będzie jeszcze lepszy od Spyro and Friends i może zmienię zdanie o Spyro and Friends. Nie wiem.
Nie wiem, jak to będzie. Nie chcę tutaj wyprzedzać faktów, ale wszystko może się wydarzyć tak naprawdę. Fajny w ogóle jest motyw z tymi latającymi książkami, tak by the way. A wy co sądzicie o tej trasie? Napiszcie w komentarzach, czy wam podoba się Spyro Circuit. Mi osobiście się podoba, aczkolwiek mówię, gdyby dodali taki mix trochę poziomów ze Spyro 2 i 3, to sądzę, że byłoby to lepiej. Na przykład, nie wiem, w trakcie kiedy przejeżdżamy przez ten portal, to na przykład zamiast części z Wizard Peak byśmy, nie wiem, mieli... dajmy na... No nie wiem, byśmy mieli przykładowo poziom Idle Springs, albo nie wiem, Skellos Badlands, albo potem jak przez kolejny portal, to byśmy, nie wiem, mieli sekcję Agenta 9 jakąś i by z tego na przykład taka gigantyczna trasa by powstała. To by było fajne. Ale okej, minuta 15. Co prawda nie pobiłem rekordu, ale styl, mamy platynowy relikt i w taki oto sposób ukończyliśmy sobie bonusowy odcinek i ukończyliśmy tak naprawdę trasę Spyro Circuit. Bo zrobiliśmy tutaj cetery na wszystkich poziomach trudności oraz relikty na wszystkich poziomach trudności i same platynowe relikty, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i myślę, że pod koniec, zanim się pożegnam, to jeszcze powiem wam o po raz ostatni o ciekawostkach, więc po raz ostatni, żebyśmy sobie wszystko utrwalili. Muzyka z poziomu Spyro Circuit jest remiksem Mushroom Speedway ze Spyro Year of the Dragon albo Spyro 3 Year of the Dragon. Sparks zastępuje wszystkie maski z gry, czyli tam Uka Uka, Aku Aku i Velo. Jak widzieliście, mieliśmy mechanikę za pomocą... mechanikę teleportowania się za pomocą portali, czyli coś a la Hyperspaceway, bo Hyperspaceway też ma coś takiego. Ale ze Spyro to jest jak najbardziej okej, ponieważ no... sami wiecie, jak to było, że Spyro, kiedy chciał dostać się do jakiegoś poziomu, to wchodził w portal. No i tak jak mogliście zauważyć, wszystkie skrzynki zostały zastąpione skrzynkami ze Spyro, czyli na przykład skrzynki ze znakiem zapytania zwykłe były zastąpione tymi skarbami ze znakiem zapytania, czyli to jest oczywiście referencja do Spyro. Były też, zamiast pasiastych skrzynek, były skrzynki z fioletowymi klejnotami i one tam dawały razy ileś Wumpa, razy ileś klejnotów, ponieważ nie mamy tutaj owoców Wumpa, tylko klejnoty, bo klejnoty również zostały zastąpione, owoce Wumpa zostały zastąpione klejnotami. No i ostatnia rzecz to tam skrzynka z Nitro została zastąpiona takim dynamitem i w zasadzie to by było na tyle. Tak więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli jesteś na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z lewami itd. itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o tym bonusowym odcinku oraz co sądzisz o Spyro Circuit. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć i pa pa!